Nagranie obiegło już media na całym świecie. Kobieta trafiła na oddział intensywnej terapii w związku z zakażeniem koronawirusem. Potrzebuje pomocy maszyn, by móc normalnie oddychać. Za pomocą telefonu komórkowego przekazała apel, który każdy powinien wziąć sobie do serca. Nagranie ze szpitalnego łóżka wygląda bardzo niepokojąco. Zakażona wirusem kobieta postanowiła zaapelować do każdego, kto uważa, że SARS-CoV-2 go nie dotyczy. Opowiedziała też, co czuje osoba chorująca na COVID-19. Kobieta była okazem zdrowia, teraz leży na oddziale intensywnej terapii. Kobieta na nagraniu to 39-letnia Tara Jane Langston z Londynu. Poczuła się gorzej 13 dni temu, około 9 marca, kiedy wróciła wraz z mężem i dwiema córkami z Krakowa do stolicy Wielkiej Brytanii. Już 13 marca poczuła się na tyle źle, że konieczna była hospitalizacja, a 15 marca dowiedziała się o wynikach testu na koronawirusa, był pozytywny. "39-latka nie sądziła, że tak źle będzie znosić chorobę wywołaną przez SARS-CoV-2, jest wysportowana, nigdy nie narzekała na zdrowie. "16 marca nagrała specjalną wiadomość, którą każdy powinien przeanalizować i wziąć sobie do serca. Tara Jane Langston znajduje się na oddziale intensywnej terapii, ciągle jest podłączona pod butlę z tlenem, widać w jej nosie specjalne rurki intubacyjne. "Jestem na oddziale intensywnej terapii i bez tego nie mogę oddychać. Jeśli ktoś nadal pali, odłóż papierosy, ponieważ mówię ci teraz, że potrzebujesz swoich cholernych płuc i proszę, niech nikt z was nie ryzykuje, ponieważ jeśli zrobi się naprawdę źle, skończysz tutaj." "Moje ciało walczy z tym, więc jeszcze raz, nie ryzykuj", błaga kobieta. Początkowo nie zdiagnozowano wirusa. Nagranie wstrząsnęło internautami, to tak, jakby mieć szkło w płucach, trudno to wytłumaczyć, ale każdy oddech to bitwa. "To jest absolutnie straszne i nie chciałabym nigdy więcej przez coś takiego przechodzić. Pierwotnie zdiagnozowano u mnie infekcję klatki piersiowej, otrzymałam antybiotyki i zalecono mi przyjmowanie ibuprofenu i paracetamolu. Zażywałam około 8 tabletek ibuprofenu dziennie i teraz myślą, że to zaostrzyło problem", mówiła 39-latka. "Dzisiaj grzeje, jeden. Żona wróciła z pracy w supermarkecie cała we łzach. Wściekły mąż napisał mocny apel do klientów 2. Ile Polaków zachoruje na COVID-19? Ilu z nas może umrzeć?" Minister zdrowia podał liczby, z trudem przekazała także, że jak widać, na wirusa są narażone nie tylko osoby schorowane i starsze, ale też te zdrowe, wysportowane i w sile wieku. Dodała, że na samym początku pobytu na oddziale potrzebowała 6 litrów tlenu, by móc oddychać, teraz zużywa tylko litr. Nagranie udostępniła nie bez przyczyny, z przerażeniem obserwuje to, co dzieje się na zewnątrz, a mianowicie beztroską młodzież i osoby w wieku 25-40 lat,
którzy zrobili sobie małe wakacje. Najlepsze newsy dnia, źródło, fakt. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.